Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym spróbujemy wymienić żarówkę w żuku. No nie działa, spaliły się krótkie. Z tamtej strony. Długie działają, bo to jest dwuwłóknowa żarówka. To długie będą działać. Dlatego od jakiegoś... Nie, też nie działają. Nie, coś tam działa. Słabo, ale coś tam nie. To też nie działają? Jak to jest? Krótkich nie ma. Jak? Światła dzielą się na drogowe i na światła mijania? Za moich czasów nie było takiego podziału. Były długie i krótkie. Kurde, tu wcale nie jest prosto się tak dostać. Trzeba zdjąć tego grilla. Tu nie ma jak się dostać od tyłu. O co to chodzi? No ale wiecie co, nie ma co ryzykować, kurde, mandatu. Cyk, 50 zł i cześć. Nikt nie będzie patrzył na to, kto jedzie. To kierowcą jest. Czy ja mam taką żarówkę w ogóle? Nie wiem, ale mam tu cały skarbiec w łobiance na truskawki. I jakieś są. No miało się tych maluchów. To trochę tych żarówek, kurde, trzeba było mieć. Tu wszystko jest, patrzcie, kurde. Dynama stara od rowerów. Wszystko się może przydać, to się trzyma, nie wyrzuca, nie? Tylko czy to taka sama żarówka jest jak w maluchu? No ale niepomyślane, kurde. Kierunkowskaz przeszkadza tej śrubce. Trzeba było i kierunkowskaz odkręcać. Może jakoś pod kątem się to odkręci. No i zmieniajcie takie coś w trasie. Masakra jakaś. Co to jednak? Gwint? Czy na co? Kurde, na co to się jeszcze trzyma? Czy to już wychodzi teraz? Czy to już powinno pójść? O! Poszło! Było jeździć cały czas na długich i się nie bawić. W maluchu to było dużo lepiej przemyślane. No, nie chcę tu nic zepsuć. O! Coś jest na plus. Poszło. Co dalej? Nie, no to po ropę się wybierałem, po jakiś tam nawóz mniejszy, bo już większego Big Baga kupiłem. Ja mówię, zrobię to światło. Przecież to nie może być takie trudne. Tylko to trzeba bardzo ostrożnie, bo to piekielnie drogie rzeczy są. O nie. To nie są takie jak były w maluchu, to jest zupełnie coś innego. Nowy typ ktoś wsadził. Ale wejścia, kurde, są takie same jak w tych starych żarówkach, te wtyki. Zobaczymy, czy się zaświecia. Kurde, żeby to nie spadło, to tutaj rozłożyłem od termita to wariactwo. No, pasować pasuje. Wejdzie tam? Wejdzie, tylko czy się zaświecia. Wszystko jest ok, czyli tamta jest po prostu jakiegoś nowego typu. Jarek, to ci przeglądu nie przejdzie, a dlaczego? Teraz będzie gorzej, bo to założyć to nie takie proste. No to pod tą robotę jeszcze się sfazujemy. O! Metodą prób i błędów jakoś to zamocowałem. Kurde. Dobra, nie ma co ruszać. Teraz jak to było? Jak to teraz było? Chyba nie pamiętam. Proszę, o co to chodzi? Taki klosz to droga rzecz, zepsuć to nie daj Boże. No, no, no!
Kurde, udało się. Udało się. Dobra, odpalimy go. Warto odkręcić sobie kierunkowskaz, żeby dekiel było tutaj na te lampy łatwiej założyć. A propos kierunkowskazu, zauważcie, że idealnie nadaje się na kubeczek w warunkach polowych, żeby się coś napić. Także wasze zdrowie. To jeszcze atrapa tylko została. Jesteśmy w domu, a właściwie w samochodzie. Ale mówcie, co chcecie, trochę z tym schodzi, nie? Żeby takie, no, żeby takie rzeczy, kurde, robić, jakby się w trasie zepsuło. Załóżmy tam jedno światło pal licho. Ale jakby dwa tak poszły naraz, to grubszy temat. Myślałem, że może jeszcze bezpieczniki padły, ale bezpieczniki są wszystkie tutaj dobre. Tu są pod tymi zegarami, znaczy pod zegarami, no pod... To jedziemy po ropę, jak już mamy światła. Taki był zamysł, kurde, żeby jechać. Kupić baniaka. Tutaj robię tak. Tak, już mi nie ucieknie. Przy hamowaniu. Bo przy przyspieszaniu to... To wiecie, jakie jest. Nie ma przyspieszenia. Jego już nie będę tankował. Starczy mu pół baku. No z takim oświetleniem to można jechać, nie? Zaraz zapalimy jeszcze w środku. Nie pamiętam, którym się pali w środku. Ani tym, ani tym. Się trąbi. Kurde. O, jest. Już mamy 45 litrów. W sumie od razu na żuku będę wiaderkami rozlewał. Bo wyjątkowo dużo zatankowałem. Nigdy nie biorę 60 litrów, już jest prawie 60 litrów. Zrównamy cenowo. I cześć! Jak się bełta w baniaku ropa, trzeba teraz tak jechać bardziej delikatnie. Także się chyba pożegnamy. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Nie no, muszę iść na komputer, przerzucić materiał i sprawdzić, jak to było, bo coś mi tu nie pasuje.